Jakim budżetem muszę dysponować, żeby kupić basen? Planując zakup basenu, musisz uwzględnić w budżecie kilka elementów. Po pierwsze, koszt zakupu niecki basenowej z podstawowym osprzętem. W Pulse Factory Group ceny mieszczą się w przedziale od 9196 do 105 tysięcy zł. Cena zależy od jakości oraz technologii, w jakiej Twój basen ma być wykonany. Oferujemy 4 kategorie basenów różniące się ceną i jakością. Po drugie, koszt zakupu dodatkowego osprzętu do Twojego basenu. Dzięki temu Twój basen będzie bardziej funkcjonalny i będziesz mógł z niego korzystać przez dłuższy czas w roku. Basen warto doposażyć w lampy, które wieczorem pięknie rozświetlą lustro wody i stworzą romantyczną atmosferę. Pompę ciepła, która podgrzeje wodę, abyś z przyjemnością korzystał z basenu nawet w nieco chłodniejsze dni. Pamiętaj także, że woda, która w gorący dzień sama się podgrzeje, w nocy z powrotem się wychładza. Jeśli więc nie chcesz czuć się jak nad Bałtykiem, zainwestuj w urządzenie do podgrzewania wody basenowej. Ceny pomp ciepła zaczynają się od 3900 zł. Przyda Ci się też przykrycie lustra wody. Jeśli woda w basenie już się podgrzeje samoistnie lub dzięki pompie ciepła, to po zakończeniu korzystania z basenu lustro wody koniecznie musisz przykryć, aby zapobiec jej wyziębieniu. 90% strat ciepła basenu odbywa się właśnie tą drogą. Przykryć basenu jest całe mnóstwo, od folii solarnej zaczynając, a na zadaszeniach kończąc. Średni koszt folii solarnej z rolką wynosi 1600 zł. Natomiast ceny zadaszeń basenowych zaczynają się już od 13 499 zł. Jeśli marzy Ci się występ w reprezentacji pływackiej na igrzyskach, to warto zainwestować w przeciwprąd, czyli maszynę pływacką. Dzięki niemu będziesz mógł wykorzystać basen nie tylko do odpoczynku i relaksu, ale przede wszystkim do codziennych treningów pływackich. Jak na basenie olimpijskim. Strumień wody wyrzucany z prędkością od 55 do 70 m sześciennych na godzinę umożliwi Ci płynięcie w miejscu mimo użycia dużej siły. Nawet najmniejszy basen wyposażony w to urządzenie będzie mógł zaspokoić Twoją potrzebę pływania, a nie tylko moczenie się w basenie. Ceny przeciwprądów zaczynają się od 4400 zł. Trzecim elementem, który powinieneś uwzględnić w budżecie, jest koszt transportu basenu do Ciebie. Jego cena zależy od wielkości basenu oraz od kraju, do którego musimy go przetransportować. Stawka za kilometr zaczyna się od 0,89 zł na kilometr, licząc w obie strony. Istnieje również możliwość odbioru własnego basenu. Czwarty punkt w budżecie to koszt firmy budowlanej, która wykona wykop, wyleje płytę betonową na jego dnie oraz obsypie basen suchym betonem i podmuruje schody. Powinieneś jeszcze doliczyć koszt elektryka oraz hydraulika, który podłączy instalację hydrauliczną Twojego basenu. Jeśli masz odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu budowlanki i hydrauliki, to możesz sam wykonać montaż. Najdrożej wychodzi montaż basenu realizowany przez tzw. firmy basenowe. Zakup i montaż basenu to nie wszystko. Pamiętaj także o codziennej eksploatacji basenu, na co składa się przede wszystkim zakup chemii basenowej oraz energia zużywana przez całą instalację. W zależności od użytkowania wyposażenia basenu i jego wielkości, miesięczny koszt utrzymania waha się między 200 a 800 zł.